Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio Wam wrzuciłem taki filmik o cięciu piłą, czyli SO. I ktoś zadał pytanie w komentarzu, jak to odróżniać w wymowie od szyć i w ogóle w pisowni. To, słuchajcie, rzeczywiście się bardzo może mylić, zwłaszcza, że dochodzi jeszcze trzeci czasownik, czyli siać. No ale spróbuję Wam pokazać pewne manewry, które ja przynajmniej zapamiętałem. Czyli uwaga, oto te trzy czasowniki. Piłować, szyć i siać. Wszystkie są nieregularne i na szczęście system tworzenia tych trzech form jest identyczny. Czyli zauważcie, że tu jest sy i wy, a w środku a, e, o. I dokładnie tak samo jest w drugiej formie i trzeciej formie. Czyli a, e, o, reszta tak samo i w trzeciej formie dokładnie tak samo. Czyli A, E, O. Następnie trzeba pamiętać, ja przynajmniej to od razu kiedyś zapamiętałem jako młody człowiek i widzę, że uczniowie też to zapamiętują, że właśnie wpiłować jest A, tak jak przy widzieć. No i tak jak przy widzieć w drugiej formie, to się czyta SO. I tu już jest problem, bo niestety bardzo dużo uczniów to czyta SO. Nie, tego ły nie czytamy. SO, sy i o. Ten znaczek oznacza długie o. SO. No i tu jest tak samo, tylko dodajemy dy, a tu dodajemy to ny. Czyli SO, SOD, SON. No i teraz dochodzi szyć przez e, no i siać przez o. I tu, uwaga, wymowa jest identyczna we wszystkich trzech formach. I tu mamy taki znaczek, to jest dyftong eł, tak jakby e i u, eł, czyli seł. Czyli seł, seud, seun. I tu jest dokładnie tak samo. Seł, seud, seun. Amerykanie to przeczytają tak naprawdę przez o. Czyli seł, seud, są. No niestety tutaj jeszcze się to może skomplikować poprzez wersję amerykańską. No, czyli już zapamiętujemy, że piłowanie to jest od widzenia, czyli przez A. Natomiast jak zapamiętać szyć i siać? No ja akurat jako młody chłopak, jak graliśmy w piłkę, no dzisiaj młodzież to niestety przed komórkami. Ja całe dzieciństwo spędziłem grając w piłkę i jeżdżąc na rowerze. I w tamtych czasach pamiętam, że pojawiały się piłki właśnie z jakimiś angielskimi napisami, których ja specjalnie w ogóle nie rozumiałem. Ale zawsze jakoś zwracałem uwagę na taki tekst. Hand sewn. No i właśnie szyta ręcznie. I tu pamiętałem, że jest e, czyli szyć, w wyrazie szyć w każdej formie jest e. Tak mamy imię, słówbierny, ny, na, ne, ty, ta, te, szyta, uszyta, ręcznie. No i ja jakoś od dzieciństwa właśnie pamiętam, że szyć jest przez e. No to zostaje siać, no i tu jest właśnie o. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać, że tu mamy właśnie seł i tutaj seł i dokładnie tak samo czytamy a więc, czyli seł. Natomiast tu przy siać sytuacja się dość mocno komplikuje, gdyż ten wyraz, jak czytany jako seł, znaczy właśnie siać, ale on może też znaczyć maciora. I jako maciora czytamy przez a. Seł. Tak więc rzeczywiście może się to wszystko pomylić. Na szczęście to nie są super ważne czasowniki, czy też rzeczowniki rzadko używane. Więc specjalnie nie ma się czym przejmować według mnie. Dzięki. Trzymajcie się.